Oczywiście, że się bałam, ze względu na to, że jest to film erotyczny. Jest to mocny film, więc pewnie, że bałam się, jak to zostanie odebrane, ale myślę, że jestem aktorką, a moje ciało jest moim narzędziem, jest moim instrumentem. Więc gdzieś to jest wpisane, nagość jest wpisana w zawód aktora. I absolutnie trzeba mówić o tym otwarcie, nie można się tego wstydzić, bo nagość nie jest wstydem. To myślę, że tego nie da się nauczyć. Tego absolutnie nie da się nauczyć i każdy ma na to zupełnie inne sposoby, więc myślę, że to też jest gdzieś trochę taka moja mała tajemnica, co ja robię w takich momentach. Była tak niesamowita atmosfera, wspaniali ludzie, którzy towarzyszyli przy produkcji tego filmu, że towarzyszyło nam tak wiele emocji, ale tak wiele pozytywnych emocji, że nie było takiego momentu, w którym powiedziałam, kurczę, nie dam rady i wychodzę stąd, zamykam drzwi za sobą. Nie, absolutnie. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której musieliśmy bardzo szybko się poznać, bardzo szybko sobie zaufać, oczywiście, że w pewien sposób tak, ale im bardziej się poznawaliśmy, tym gdzieś przekraczaliśmy bariery, które były i każdego nowego dnia to była zupełnie inna relacja, zupełnie inny wymiar tych relacji. Blanka jest osobą, która napisała tę książkę. Ona zna każdą psychologię bohatera, psychologię każdego bohatera i była pierwszą osobą, z którą konsultowaliśmy nasze wątpliwości. Blanka była naszym niesamowitym wsparciem, tłumaczyła nam wiele rzeczy i wiadomo, że ona stawiała pierwsze kroki, ja stawiałam pierwsze kroki, więc w pewnym sensie mocno trzymałyśmy się za rękę i dopingowałyśmy się.